Cześć, witam serdecznie w Retrosektorze. Dzisiaj będzie nieco nietypowo, ponieważ nie będziemy niczego psuć ani ogrywać. Skoncentrujemy się raczej na przydatnych stronkach internetowych, które mogą się przydać osobom interesującym się tematyką gier 8-bitowych na NES-a, Pegasusa, Famicoma, lecz nie tylko. Również przytoczę kilka sklepów internetowych, dzięki którym można będzie rozbudować swoją kolekcję gier. Przynajmniej dla mnie w 100% okazały się wiarygodne i nie było żadnego problemu z realizacją zamówienia, ale póki co myślę, że warto rzucić okiem jeszcze na kilku innych youtuberów, których subskrybuję, oglądam i podziwiam. Być może jeszcze ich nie znacie, także tak się zapowiada dzisiejszy odcinek. Na naszej polskiej retroscenie jest naprawdę wielu youtuberów, którzy udostępniają bardzo interesujące materiały. Kilku z nich mam tutaj wypisanych pod retro tematyką, reszta jest gdzieś w moich subskrypcjach, których jeszcze nie miałem czasu dodać. Przejdziemy może sobie do retro tematyki najpierw. I mamy tutaj takie osobistości jak Retrofan, Król Atari, Amigowy Krzysiek Parzych, Porywacz Zwłok, który prezentuje retro, nasz retro komik, czyli Elektro Skansen, który potrafi rozbawić do łez, Motion Ride Gaming, MGR Zagadło pod nową nazwą, czyli MGR Amiga Fan Club, Super Stare Gry, czyli SSG oraz Retro Grania. Są to chyba dwa najstarsze retro kanały na naszej polskiej scenie. Serdecznie panów pozdrawiam. Tu jest Axel Retro Archiwizacja. Jedni lubią, drudzy nie lubią. Oczywiście ja do Axla nic nie mam. Kręci materiały i jest spoko. Mamy dalej retro konsolową kulę oraz Bombermana. No chłopaki, mam nadzieję, że niebawem zapodacie jakieś nowe materiały. Dalej mamy Gryzonie, bardzo fajnie prowadzony kanał. Troszkę starych gier, troszkę nowszych, coś o sprzęcie. Teraz mamy Pedro Retro, który powolutku rozbudowuje swoją kolekcję i nagrywa materiały. Teraz jest Turek Retromaniak, pasjonat starych komputerów, jak i zarazem arcade'owych tytułów. Vegin 9 czy też Vegin 9, nie wiem jak to poprawnie wymówić. Jest to mistrz kabli, który określa się mianem amatora. Teraz mamy Motion Ride, kanał artystyczny. Dużo ciekawych utworów, dużo ciekawych prac skonstruowanych właśnie ręką Motion Ride'a, także serdecznie zapraszam do obczajenia tego kanału. Konsolowy Grzesiek, słynący z przeglądu nieświeżej prasy, czyli przeglądania starych gamingowych czasopism. Penchart, słynący z bardzo estetycznej prezentacji swojego kanału. Teraz mamy powrót Retroskanera pod nową nazwą, czyli RetroSite. Amichar 7.1 zajmuje się naprawą starych sprzętów, komputerów, konsol itp. itp. Z całą pewnością jest w stanie wskrzesić nie jeden sprzęt. Mania Gaming zajmuje się prezentacją nowego sprzętu, nowych konsol, starych gier i tym podobnych rzeczy. Także bardzo fajny kanał, można go z całą pewnością polecić każdemu. I na końcu mamy Retro Wariata, który naprawdę imponuje swoją kolekcją gier, swoim retro pokojem, jak i szanujemy Retro Wariata za to, że współpracował przy produkcji kultowej trylogii gry Wiedźmin. No i dobra, przejdziemy sobie teraz do subskrypcji. Mamy tu również kilka ciekawych kanałów. Aren.eu z całą pewnością znacie. Jest Barbarian 76JC, który również siedzi w tematyce retro. Tych dwóch kanałów nikomu nie trzeba przedstawiać. Gamester 8.1, posiadający dostęp do niesamowitej kolekcji retro gier i konsol. Bardzo fajny kanał, godny polecenia. John Riggs, świetny gość zajmujący się m.in. tworzeniem reprodukcji gier. Kilka razy posłużył mi dobrą radą i to dzięki niemu byłem na przykład w stanie stworzyć reprodukcję gry Grandmaster. Jest Komputer Muzeum, jednak ostatnio coś przycichło. Lord Carnage, tego gościa oglądam od bardzo dawna i sięga to jeszcze czasów, kiedy na co dzień nie zajmowałem się retro gamingiem. Bardziej określiłbym to na tamten czas mianem interesowania się od święta, gdy nachodziły człowieka wspomnienia związane właśnie ze starymi grami. Metal Jesus Rocks, kolejny retro rzeźnik ze Stanów, prezentujący swoje materiały w bardzo dobrym stylu. My Life in Gaming. Na tym kanale prowadzący zapodają dość szczegółowe filmiki tematyczne dotyczące szerokiej gamy retro sprzętów, gier, konsol w całkiem przyzwoitej oprawie. Netserver, początkujący youtuber, który podobnie jak ja koncentruje się na kolekcjonowaniu 8-bitowych kartridży. Pat the Nespunk, tego kolesia musicie kojarzyć z kilku epizodów Angry Video Game Nerd. Pat jako nieliczny posiada kompletną kolekcję wszystkich gier na NES-a, jakie tylko zostały wydane, wliczając w to złoty kartridż Nintendo World Championships. W zeszłym roku wydał księgę swojego autorstwa, którą można określić mianem
NES-owskiej encyklopedii i mam nadzieję, że kiedyś uda mi się ją zdobyć. Lecimy dalej. O, jest teraz Przemas Or, Retro Strefa, Retro Szpunta Fan i Sonic 1994.pl, również kanały, które oglądam. Speed Demons, najlepsi gracze na live, masakrują stare dobre tytuły, zbierając przy tym datki na szczytne cele. Pamiętam, że jakiś czas temu zbierali na szpital dziecięcy, a teraz chyba na walkę z nowotworem. Naprawdę działają w szczytnym celu, a poziom ich ogrywania gier jest moim zdaniem najwyższy. Dalej mamy The Gaps 24 i 2TUK, kolekcjonerzy gier z Wielkiej Brytanii, których czasem spotykam na retro giełdzie w Leeds. The Retromantic, stary dobry gracz. Vegit, kolekcjoner gier, którego również miałem okazję osobiście poznać. Mamy jeszcze XXHacker25, jest to jeden z moich pierwszych subskrybentów, dlatego leci do ciebie wielkie pozdro, stary. Teraz przejdziemy do przeglądnięcia internetowych stron tematycznych, które jakby nie patrzeć, mogą okazać się przydatne. Jako pierwszą mamy naszą polską stronę Gry Pegasus, słynącą z forum tematycznego. Jeśli na przykład szukasz jakiejś gry z czasów młodości, wystarczy wejść w odpowiedni temat, wpisać kilka wskazówek dotyczących poszukiwanej gry, a już eksperci z całą pewnością odkryją ten zaginiony tytuł. Dalej mamy Graj po polsku, inaczej Centrum Gier Spolszczonych, z której można pościągać patche do swoich ulubionych tytułów na takie platformy jak PSX, NES, SNES, GBA i wiele, wiele innych. Z zagranicznych stron warto wspomnieć o Bootleg Games Wika, zawierającą obszerną bazę danych na temat pirackich wydań haków, które oczywiście zalewały nasz polski rynek. Są również informacje o deweloperach, jak i wydawcach tych wielkich arcydzieł. Dochodzi do tego spis całej masy famiklonów wydawanych na nasz ziemski glob, jak i również nie może zabraknąć pirackich składanek, będących chlebem powszednim, szczególnie w pierwszym kontakcie z Pegasusem na początku lat 90. Jeśli konkretnie szukamy jakiejś gry lub kartridża, albo też nie mamy pewności przed zakupem, warto odwiedzić tę stronkę zawierającą spis kartridży po numerze identyfikacyjnym. Również do tego celu przydatna może okazać się druga stronka o takiej dość dziwacznej nazwie, obfitująca w spisy gier oraz zdjęcia przedstawiające oryginalny wygląd danego kartridża. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o przydatne strony. I na koniec poruszę najbardziej interesujący Was temat jako odpowiedź na Wasze nieustające pytania. Gdzie najlepiej zaopatrywać się w gry? Jak sami wiecie, OLX i Allegro to dobre źródła do rozbudowy kolekcji gier, jednak dostępność tytułów ogranicza się tylko do tych najpopularniejszych. Chcąc odnaleźć bardziej wyszukane tytuły, warto odwiedzić takie strony jak Japan GameStop, oferujący japońskie wydania gier na sporą liczbę wszelakich konsol. Genki jest to brytyjski sklep zajmujący się importem gier z Japonii. I co ciekawe, udało mi się tam zakupić grę Parodius na Famicoma o wiele taniej niż gdziekolwiek indziej. Także da się tam coś wyrwać ciekawego. Dalej jest Lucky Games, najkonkretniejszy sklep internetowy w Stanach, przedstawiający dość bogatą ofertę sprzedaży gier na NES-a, SNES-a, jak i na całą resztę platform. Ceny, jak widzicie, są zależne od danego tytułu, jednak w wielu przypadkach znacznie tańsze niż gdziekolwiek indziej. Lucky Games wyprzedaje również gry na eBayu, jeszcze bardziej zaniżając ceny kosztów przesyłki, jak i samych gier. I ostatnim źródłem jest AliExpress, o którym nie wspomnieć byłoby grzech. Jest tam wielu sprzedawców mających w ofercie nowe gry na Pegasusa w cenie około 27 zł za sztukę, wliczając w to koszt przesyłki. Jest to chyba najlepsze źródło na rozbudowę kolekcji gier. No i to by było na tyle w filmiku Retro Sektor Poleca. Zatem trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia niebawem. Cześć!